zanim zaczniesz ten film oglądać dalej, chciałbym cię ostrzec, że powinieneś spełniać trzy kryteria. Ten film jest dedykowany dla osób, które po pierwsze zajmują się sprzedażą, obsługą klienta lub zarządzaniem sprzedażą lub zarządzaniem działem obsługi klienta. Po drugie, ten film jest dedykowany osobom, które uczestniczą aktywnie w szkoleniach wewnętrznych, szkoleniach prowadzonych przez zewnętrznych trenerów, szkoleniach on the job prowadzonych przez twojego szefa, generalnie, które uczestniczą w szkoleniach. I wreszcie po trzecie, ten film jest dedykowany dla osób, którym zależy na swojej pracy. Jeśli ci nie zależy, jeśli nie jesteś osobą uczestniczącą w szkoleniach, jeśli nie jesteś osobą związaną z obsługą klienta lub sprzedażą, nie oglądaj dalej tego filmu, ponieważ to będzie stracony czas. Jeśli jesteś, to zaczynamy. Zacznę więc od tego, że chciałbym się podzielić pewnym przemyśleniem właśnie na temat szkoleń, sprzedaży i obsługi klienta i rozwoju twojego biznesu. Jeśli uczestniczysz w szkoleniu i trener mówi mądre, głupie rzeczy, nieważne jakie, ale chcesz je wdrożyć w życie, to chciałbym cię przestrzec przed jedną rzeczą. Nie testuj i nie wdrażaj tych rozwiązań u twoich obecnych klientów. U klientów, którzy dużo u ciebie kupują, mają wysoki potencjał i prawdopodobnie większość tego potencjału jest już u ciebie wykorzystana. Dlaczego? Bardzo proste. Do ich pozyskania nie były ci potrzebne te umiejętności, czy te sztuczki, triki, sposoby, które ci pokazuje trener. Do tego pozyskania tego klienta byłeś potrzebny ty dokładnie taki, jaki jesteś. I nie chodzi o to, że twój wynik jest twoją historią, a na przyszłość musisz się dla nich zmienić. Być może kiedyś tak, ale dzisiaj, jeżeli pójdziesz do swojego bardzo dobrego klienta, który wydaje u ciebie wszystkie pieniądze w danej kategorii zakupowej i ty zaczniesz pokazywać siebie takiego, jak nauczył cię trener, to on popatrzy na ciebie i powie, ty, czy ty jesteś idiotą? Co ty robisz? Rzeczy, których ten trener cię nauczył, czy które ci pokazał, czy twój szef, będąc na podwójnych wizytach, są po to, żebyś a. wykorzystał dodatkowy potencjał, jeśli klient taki posiada, b. pozyskał klientów, których dzisiaj w twoim portfelu nie ma. Tak, bycie handlowcem to jest z jednej strony praca na dotychczasowych klientach w taki sposób, jaki oni tego potrzebują. A oni potrzebują ciebie takiego, jakim jesteś. Z tymi umiejętnościami, które masz. A z drugiej strony jest masa klientów, którzy są twoimi potencjalnymi klientami. I dla tych klientów musisz zrobić coś innego, żeby ich pozyskać, ponieważ twoje dotychczasowe metody nie poskutkowały. Błagam, nie popełniaj błędu polegającego na tym, że będziesz stosował nowe techniki u swoich świetnych klientów. Oni to rozpoznają, bo oni cię bardzo dobrze znają. To jest mega duży błąd. Ale jeśli zastosujesz nowe techniki u klientów, których ci się nie udało pozyskać, to masz szansę pozyskać tych klientów. Ponieważ spróbujesz czegoś innego. Czy to jest gwarancja sukcesu? Oczywiście, że nie. Ale jeśli jakaś metoda nie działa, to musisz zastosować inną. I właśnie na szkoleniu, czy na spotkaniu z trenerem, konsultantem, czy też twoim szefem, ten nowy sposób został wypracowany. Sprawdzaj go tam, gdzie jest szansa na nowy biznes. Nie sprawdzaj go tam, gdzie ten biznes możesz stracić. Czołem.